Excel nie obsługuje sumowania wartości według kolorów. W części 86 napisałem formułę, która funkcję użytkownika tak naprawdę, która sumowała wartości z komórek według koloru ustawionego w tych komórkach ręcznie. Natomiast ta funkcja użytkownika nie działa dla kolorów ustawionych formatowaniem warunkowym. W przypadku formatowania warunkowego musisz napisać takie formuły, które będą uwzględniały te same kryteria, które są użyte w formatowaniu warunkowym. Spróbujmy to zrobić. Skorzystam z funkcji o nazwie suma warunków. Funkcja ta została wprowadzona w Excelu 2007. Ona obsługuje wiele zakresów i wiele kryteriów. Pierwszy argument tej funkcji to zakres, na którym będzie wykonywane sumowanie. Zaznaczyłem więc wszystkie wartości. Chciałbym sumować wartości w zależności od tego, jaki kolor jest ustawiony na dacie. A ten kolor jest określony tymi regułami, które wypisałem tutaj. Spróbujmy. Więc zaznaczyłem ten zakres, który będzie sumowany. Naciskam średnik. Teraz należy zaznaczyć zakres, którego będą dotyczyły kryteria. Czyli w moim przypadku będą to te wszystkie daty. Naciskam średnik i teraz określę te kryteria. Użyję znaku większe niż, więc wezmę ten znak w cudzysłowy i dołączę do tego dziś minus 30. To będzie pierwszy wymóg. Więc powiem Excelowi, żeby sumował wartości z tej kolumny, jeśli w tej kolumnie trafi się data, która będzie większa niż dziś minus 30 dni. Zatwierdźmy to Enterem. 5979. Sprawdźmy, zaznaczę te komórki, które są tutaj na zielono. Spójrzmy w pasek stanu. Suma 5979. Także wygląda na to, że jest OK. Druga suma, którą tutaj policzę, użyję również funkcji suma warunków. Również jako pierwszy argument zaznaczę kolumnę, z której będzie wykonywane sumowanie. Natomiast teraz będzie trzeba zaznaczyć dwa komplety zakresów i kryteriów. Znów zakresem pierwszym, który będę sprawdzał pod kątem kryteriów, to znowu będą te same daty. I naciskam średnik, teraz kryteria. Chcę powiedzieć Excelowi, że w tym zakresie tych dat, data ma być mniejsza, równa dziś minus 30. Więc zapiszmy to w cudzysłowach, mniejsza, równa, zamykam cudzysłowy, używam AND, aby dokleić teraz funkcję dziś minus 30. Naciskam średnik. I teraz trzeba będzie podać jeszcze raz ten sam zakres z datami i do niego dołożę jeszcze jedno kryterium, które będzie domykało ten przedział, który został otwarty tutaj. Tak, żeby ta data była starsza niż 30 dni, ale nie starsza niż 90 dni, więc znowu otworzę cudzysłów i powiem Excelowi, że chciałbym, aby jednocześnie patrzył, czy data jest większa lub równa, również musi być to wzięte w cudzysłowy, AND i dokleję funkcję dziś minus 90. Zamknę nawias od funkcji suma warunków, zatwierdzę to Enterem. W ten sposób będę sumował wartości dla wycen dopuszczonych, czyli tę komórkę i tę komórkę. 1664 wygląda na to, że wychodzi dobrze. Tutaj jest błąd, powinno być mniejsze, równe. OK, i ostatnia formuła. Również użyję funkcji suma warunków. Również chcę sumować wartości z tej kolumny, więc zaznaczam je jako pierwszy argument. Naciskam średnik. Zaznaczam tę kolumnę, ponieważ jej będzie dotyczyło kryterium, średnik i znowu w cudzysłowach odpowiednie znaki. Tym razem większe niż AND. I znowu odnoszę się do funkcji dziś, ponieważ cały czas chciałbym korzystać z bieżącej daty, bez różnicy, kiedy ten arkusz zostanie otwarty, cały czas on będzie się odnosił do bieżącej daty. Dziś minus 90, więc jeżeli data będzie starsza niż 90 dni, wówczas Excel ma sumować wartości z kolumny D. Zatwierdzam to Enterem. Wyszło 7044. Sprawdźmy. W ten sposób powinny być sumowane te dwie komórki. Ups, coś jest nie tak. Spójrzmy. Aha, powinno być nie większa niż, tylko oczywiście mniejsza niż. Pomyliłem tutaj znak. 1157. To i to wychodzi 1157. Jeżeli tych
kolorów ustawionych formatowaniem warunkowym byłoby tutaj więcej w tej liście, no to należy oczywiście napisać odpowiednio więcej formuł, które będą korzystały z tych samych reguł, które są używane w formatowaniu warunkowym.